Aleksander M. z Kuchennych rewolucji zamordował 10-letnie okoliczności zbrodni w Inowrocławiu. Do tragedii doszło w sobotę 21 stycznia nad ranem na jednym z inowrocławskich osiedli mieszkaniowych. Aleksander M., znany widzom 24 sezonu programu TVN Kuchenne rewolucje, zadał swojej 10-letniej córce kilka ciosów nożem, a następnie wyskoczył przez okno na 4 piętrze. Tego dnia w mieszkaniu znajdowali się tylko 52-letni Aleksander M. i jego córka. Najstarsza z sióstr jest już dorosła i mieszka osobno, a druga nocowała u koleżanki. Matki dziewczynek nie było w domu. Przebywa w szpitalu psychiatrycznym. Jak ustaliła policja, mężczyzna zadał 10-letniej córce więcej niż jeden cios nożem. Jak ujawnia Agnieszka Adamska-Okąska, rzeczniczka prasowa prokuratury okręgowej z Bydgoszczy, było ich kilka. Specjaliści zbadają, czy w chwili śmierci dziewczynka znajdowała się pod wpływem środków nasennych. Ta wiedza prokuratura będzie jednak dysponowała dopiero za kilka tygodni, gdy otrzyma wyniki badań toksykologicznych. Aleksander M. w programie Kuchenne rewolucje został przedstawiony jako osoba skłonna do przemocy. Po emisji odcinka ze swoim udziałem przeszedł załamanie nerwowe w związku z hejtem, którego doświadczył ze strony internautów. Trafił wtedy do szpitala psychiatrycznego. Prokuratura chce im wyjaśnić, co popchnęło go do popełnienia tak straszliwej zbrodni. Jak ujawnia Agnieszka Adamska-Okąska w rozmowie z Superexpressem, prowadzimy dwa postępowania. Jedno w sprawie zabójstwa 10-letniej dziewczyny i drugiej w sprawie, czy ktoś nie namawiał i nie pomagał w samobójstwie Aleksandra M. Wyjaśnił dokładnie wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Chcemy wiedzieć, co się działo w tej rodzinie, że doszło w niej do takiego dramatu. Po dokonaniu morderstwa Aleksander M. zadzwonił na policję i powiedział, że właśnie zabił swoją córkę. Potem wyskoczył przez okno. Zmarł kilka godzin później w szpitalu. Nie brakuje opinii, że mężczyzna nie był zdrowy psychicznie, o czym świadczy jego niedawny pobyt w szpitalu psychiatrycznym. Jak komentuje w rozmowie z Superexpressem jeden z toruńskich psychologów, zabił swoje dziecko, bo był chory psychicznie. Żył w innej rzeczywistości. Jeżeli miał kontakt z lekarzami, to mógł zostać źle zdiagnozowany albo tabletki nie działały lub też miał je źle dobrane.